jak leczono ziemniakiem dawniej. Dawniej, w przypadku medycyny dawnej, ziemniak wykorzystywano profilaktycznie, jak również leczniczo w przypadku szkorbutu i oparzeń. Natomiast co generalnie leczy ziemniak? No, ziemniak, ze względu na to, że ma dosyć sporo tych związków, które zapewniają mu lecznicze działanie, ma też dosyć szerokie zastosowanie lecznicze, czy też profilaktyczne. A więc, między innymi, ziemniak pomaga leczyć choroby nerek i serca. Ponadto sok z ziemniaka jest również wykorzystywany w celu leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz jej objawów. Zgagi, nudności, odbijania, bólu i wymiotów. Ponadto ziemniak też pomaga leczyć lub zapobiegać takim problemom jak zaparcia, nadkwasota, problemy z wątrobą, stany zapalne stawów, to właśnie ze względu na to działanie moczopędne, opuchlizny. W przypadku opuchlizny warto robić okład z ugotowanych ziemniaków, jak również w przypadku czyraków, czy bólów spowodowanych skurczami. Sok z ziemniaka, jak już tu wspominałam, leczy chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Te problemy też często są związane ze stresem, ponieważ stres powoduje, że nie ma takiej ochrony, nie jest produkowane wystarczającej ilości związek, który osłania żołądek przed kwasami żołądkowymi. Tak więc to właśnie wywołuje między innymi stres, tak więc jeżeli cierpisz na chorobę wrzodową żołądka, to pamiętaj, że nie tylko sok z ziemniaka, ale również regularne wykonywanie technik relaksu, zarządzanie stresem pomoże Ci uporać się z tą chorobą. Ponadto sok z ziemniaka leczy też zgagę, nudności, odbijanie, ból żołądka i wymioty. Ale to też są właśnie takie objawy związane z chorobą żołądka i dwunastnicy. Mąka ziemniaczana jest świetnym specyfikiem, który naprawdę szybko przynosi ulgę w przypadku różnego rodzaju problemów skórnych, m.in. wysypki, świądu, egzemy, łuszczycy, poparzeń słonecznych. Bardzo dużo osób cierpi na przykład na egzemę i wystarczy popruszyć sobie, nie wiem, na przykład jak masz egzemę na twarzy czy na ręce, wystarczy sobie po prostu zrobić okład z mąki ziemniaczanej albo sobie popruszyć, czy wetrzeć trochę delikatnie oczywiście mąki ziemniaczanej w chore miejsca i szybko to przynosi ulgę. Świetna jest mąka ziemniaczana również jeżeli masz niemowlaka i on ma jakieś problemy skórne na pupie albo ranki. To jest bardzo częste i mąka ziemniaczana bardzo szybko pomaga. Jest to taki środek naszych babć, ale no muszę powiedzieć, że sprawdza się w praktyce. Okłady z surowych i startych ziemniaków pomagają w przypadku problemów takich jak oparzenia, trudno gojące się rany i pęknięcia skóry. Jest to związane właśnie z tym działaniem przeciwzapalnym, bakteriostatycznym, bakteriobójczym, tak więc zdecydowanie warto korzystać z ziemniaka. Ziemniak zresztą ma też działanie kosmetyczne, o czym powiem dalej, gdzie też dowiesz się, jak zrobić maseczkę z ziemniaka. W medycynie ludowej ziemniak stosuje się w różny sposób. O tych sposobach jeszcze będę mówić w innych filmików, ale tutaj skupimy się na tych głównych. Tak więc, na przykład, tarty surowy ziemniak wykorzystuje się jako okład na miejsca poparzone oraz zaatakowane egzemą. Ponadto para wytwarzana podczas gotowania ziemniaków pomaga leczyć górne drogi oddechowe, czyli jeżeli masz katar, zapalenie gardła, czy zapalenie nawet migdałków, krtani, czy też bronchit, to warto, jak gotujesz ziemniaki, abyś wdychała tą parę, która pochodzi z tych gotujących się ziemniaków, tylko uważaj, nie dawaj głowy zbyt blisko, żeby nie oparzyć sobie twarzy.
No i mąka ziemniaczana służy oczywiście w leczeniu wyprysków na pupach niemowląt. O tym już wspominałam. Jest to naprawdę bardzo skuteczny sposób. Kiedy mój niemowlak miał takie problemy, stosowałam różne apteczne rzeczy najpierw, ale one nie za bardzo przynosiły efekty. Natomiast mąka ziemniaczana bardzo szybkie efekty przyniosła. I potem już używałam tylko mąki ziemniaczanej. Czy wiesz, że jedzenie może leczyć? Musi być tylko odpowiednio użyte. Jeśli interesujesz się zdrowiem, chcesz żyć zdrowo i ekologicznie, jak również lubisz naturalne metody wspierania zdrowia, to na pewno zainteresuje Cię mój e-book o tym, jak leczyć jedzeniem. Z niego dowiesz się, jak wykorzystywać jedzenie, zarówno jeżeli chodzi o naukę zachodu, biochemię, jak również naukę ze wschodu, z medycyny chińskiej. Dowiesz się też, jak wykorzystywać jedzenie w sposobach ludowych, aby poprawić swoje zdrowie. Poznasz tam właściwości lecznicze różnego rodzaju warzyw, owoców i przypraw oraz dowiesz się, jak je używać w praktyce i na jakie choroby, aby Ci pomagały być zdrowszym, Tobie oraz Twojej rodzinie. Dowiesz się tego wszystkiego z mojego e-booka, który tylko teraz jest 2 razy tańszy. Ta oferta jest ograniczona czasowo, więc nie waha się. Kliknij na link pod tym filmikiem i zakup tę książkę, póki jest jeszcze taniej. Zapraszam, Marta Perchała-Zarzycka, żyj mądrze i zdrowo.